Witam serdecznie wszystkich Państwa na 18. uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu Dobry Wzór 2011. Organizatorem konkursu jest od 18 lat Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jak Państwo wiecie, ekspert i doradca przedsiębiorstw w zakresie zarządzania wzornictwem. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem ministra gospodarki, a z grona wybranych w tym roku 81 finalistów, których produkty będziecie Państwo mogli obejrzeć na wystawie, ostatecznych laureatów nagród Dobry Wzór wybrało zaproszone przez nas 18-osobowe międzynarodowe jury. Uznaliśmy w Instytucie, że czas najwyższy, aby szeroko upowszechnić wiedzę o niezwykle ciekawych, a jednocześnie bardzo słabo znanych polskich projektach, projektantach, ale i opowiedzieć historię o najważniejszych instytucjach, ludziach i złożonej historii rozwoju designu w Polsce. To urządzenie nie jest może szczytem osiągnięć technicznych, bo to jest taki trochę rozpłaszczony telefon komórkowy. To moc obliczeniowa jest taka sobie bardzo niewielka. Natomiast od strony samego projektu, tu zresztą jest na odwrocie właśnie coś takiego wypisane, że to wyprodukowano w Azji, a wymyślono w Kalifornii. To jest dzisiejszy znak czasu w wielu różnych urządzeniach. I chcę w tym miejscu podziękować pani prezes Bochińskiej i Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego za bardzo konsekwentne i bardzo uparte wspieranie tych pomysłów, które są czasami szalone, czasami niezwykłe, a nie tylko sprawiają, że życie jest wygodniejsze, łatwiejsze, ale życie jest barwniejsze i lepiej smakuje. Gratuluję wszystkim laureatom, gratuluję Instytutowi Wzornictwa i cieszę się, że mogę w tym ciekawym wydarzeniu uczestniczyć. Życzę Państwu dużo powodzenia i aby wzornictwo było obrazem i symbolem naszych polskich marzeń, pani prezes. Proszę Państwa, mam przyjemność ogłosić, iż designerem roku 2011 zostaje Michał Liskiewicz oraz zespół Triada Design z Krakowa. Zapraszam serdecznie.